Witajcie, witajcie. 156 odcinek Niskiego Pressingu. Stały zestaw prowadzących Maciek Matwiej. Paweł Jantura, dzień dobry. A na pokładzie Niskiego Pressingu Piotr Tworek, były trener Miedzi Legica. Panie trenerze, witamy serdecznie na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry, witam serdecznie. Maćku, przestał krótko naszego gościa Piotra Tworka, postać doskonale w polskiej i legickiej piłce znana, ale co by tradycji stało się zadać kilka zdań o naszym gościu. Tak jest, pan Piotr Tworek, były trener Warty Poznań, Śląska Wrocław, a także między innymi Zawiszy, Bydgoszcz, Kotwicy, Kołobrzeg i Bałtyku Koszalin, ale przede wszystkim i oczywiście nam tutaj znany z pracy w Miedzi Legnica, z którą wraz z Adamem Pedorukiem prowadził od września 2013 do maja 2014 roku. Jeszcze raz dzień dobry, panie trenerze, i chciałbym rozpocząć od bardzo bieżącego... Jeszcze raz. Maćku, zanim rozpoczniesz, to ja tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę, że ty dzisiaj występujesz w zielonej koszulce. Roboczo, tak, to nie przypadek. Robocze hasło dzisiejszego programu jest, na czym polega fenomen Warty Poznań, ty widzę w zielonej koszulce, ale teraz jak podniosłeś pierś, to widzę, że to jedna koszulka Miedzi, już chciałem na ciebie nakrzyczeć, choć pewnie trener Tworek nie miałby nic przeciwko, także jednak to jest koszulka Miedzi Legnica. Tak. Trener tutaj się tajemniczo uśmiechał, widzę. Zdecydowanie, Miedź Legnica jest mi też bliska sercu, fajny okres tam przeżyłem. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać. Maćku, startuj z pierwszym pytaniem. Tak, panie Piotrze, wiemy, że oglądał pan debiut Miedzi w Ekstraklasie, tegoroczny debiut w Ekstraklasie. Jakie wrażenia po meczu z Radomiakiem? I takie pytanie pomocnicze, czy Miedź zrobiła na panu wrażenie, rozjeżdżając tę pierwszą ligę? Zdecydowanie, 3 porażki w pierwszej lidze. Ja sam, pracując w pierwszej lidze z Wartą Poznań, gdy robiliśmy awans do Ekstraklasy, mieliśmy więcej tych porażek, szczególnie w końcówce, gdzie im bliżej końca ligi i tego upragnionego awansu, tym większe gdzieś emocje i na pewno skala trudności wyższa. Miedź Legnica poradziła sobie znakomicie na przestrzeni całego roku, mimo iż na początku było chyba troszeczkę remisów, dopiero później się Miedź rozkręcała i naprawdę no, pozostałe zespoły gdzieś odstawiła w tym pościgu do Ekstraklasy, czy w tej walce o Ekstraklasę. Była niekwestionowanym liderem i pewnie uzyskała awans. Ja jestem przekonany, że w Ekstraklasie o Miedzi będą fajne rzeczy gdzieś dla nas, trenerów i kibiców, słyszalne i kibicuję Wojtkowi w dalszym etapie rozgrywek. O Wojtka zaraz podpytam, ale proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia ten mecz Miedzi z Radomiakiem? Jak Miedź weszła w ten nowy dla siebie sezon ekstraklasowy? Bo nie na pewno, że zagrała poniżej swoich możliwości. Na pewno siłę Miedzi będzie można ocenić przez pryzmat kolejnych spotkań. Dlaczego? Dlatego według mojego zdania Miedź no, od 50. chyba którejś minuty grała w osłabieniu i grała na wyjeździe. Na pewno nie było to łatwe spotkanie dla podopiecznych Wojtka Łobodzińskiego, ale w Radomiu jest bardzo ciężki też teren. Tam kibice potrafią zrobić dobrą atmosferę i swoim dopingiem zagrzewać swoich piłkarzy czy piłkarzy Radomiaka do walki. Udało się zdobyć jeden punkt. Ja z niecierpliwością czekam na kolejne mecze, gdzie Miedź Legnica myślę, że pokaże większy wachlarz swoich umiejętności i możliwości, a takim spotkaniem będzie na pewno spotkanie domowe u siebie w najbliższej kolejce, gdzie kibice spragnieni występów już na poziomie najwyższym Miedzi na pewno też no, przyjdą na spotkanie i będą zagrzewać piłkarzy do walki. To będzie taki debiut też przed swoją publicznością Wojtka i myślę, że to będzie dobre spotkanie dla Miedzi. Panie Piotrze, pan zna Wojtka Łobodzińskiego, bo prawie dekadę temu pracował pan w Miedzi z Wojciechem Łobodzińskim, wtedy jako piłkarzem. Czy Wojtek Łobodziński ma potencjał na taki top krajowy trenerów? Wojtek Łobodziński ma dużo takich atutów, które na pewno pomogą mu w tej pracy niełatwej.
jest opanowany, jest spokojny i ma doświadczenie wynikające nie tylko z bycia trenerem, bo w pierwszej lidze też nie jest łatwo pracować, a Wojtek się sprawdził. Wcześniej pracował samodzielnie w rezerwach Miedzi, a więc to też jest duży atut. Natomiast Wojtek też ma doświadczenie piłkarskie z, nie tylko z poziomu ekstraklasy, ale także i reprezentacji. Jest opanowany, jest, potrafi emocje skrywać, a tutaj trzeba przyznać, że ta huśtawka nastrojów czy te emocje będą odgrywały bardzo dużą rolę i myślę, że Wojtek, bo oglądałem kilka też i spotkań w pierwszej lidze Wojtka i Wojtek jest takim trenerem, który nie wykazuje na zewnątrz większych takich emocji, mimo iż one są gdzieś w trenerze, w człowieku, ale też trzeba przyznać, że i zawodnicy też na to patrzą. Wojtek swoim doświadczeniem i właśnie taką wewnętrzną charyzmą może pociągnąć ten zespół i myślę, że tak będzie, bo też obserwowałem jego zachowanie i reakcję po czerwonej kartce dla kapitana, dla Miuszkowicza, tak. I tam nie było Wojtka widać jakiegoś większego zdenerwowania czy zmartwienia tym meczem. Co prawda wtedy Radomiak przydusił, ale mieć do samego końca dla siebie, myślę, że korzystny wynik, bo tak trzeba powiedzieć, dowiozła i zdobyła jeden punkt. Panie trenerze, a jak pan pamięta tego Wojtka jeszcze z pracy piłkarskiej, to on już wtedy przejawiał jakieś zdolności, tak nazwijmy, menedżerskie? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Wojtek chyba debiutował w meczu albo z Polonią Bytom, albo jeszcze wcześniejszym meczu z Termaliką, wtedy, gdy trenerem Miedzi Legnica był trener Bogusław Baniak. Z Termaliką Wojtek chyba debiutował w 2012 roku, a w następnym meczu z Polonią Bytom strzelił bramkę. Wtedy mecz zakończył się wynikiem bodajże 3-1. Wojtek Marcin chyba Nowacki też strzelił bramkę. Dlatego Wojtek kojarzy mi się zawsze z takim zawodnikiem, który ma ogromne umiejętności, ten jego już osłabiony zakos z prawą nogą, na który wszyscy się nabierali, a wszyscy znali. Ten, no tak, jak z Arjenem Robbenem, wszyscy wiedzieli, co Robben zrobił. Zdecydowanie. Wojtek był profesjonalistą, trzeba przyznać, w każdym treningu i w każdym meczu. To wynikało chyba z jego wcześniejszej historii już bycia w ekstraklasie i też już na tym poziomie reprezentacyjnym. Dla niego niezależnie od tego, czy on pracował w pierwszej lidze, czy wcześniej w ekstraklasie, zawsze wykonywał swoje obowiązki najlepiej jak potrafił i podejrzewam, że tak jest teraz jego drodze trenerskiej. Będę mu kibicował i sam jestem ciekaw, jak dalsze jego losy się potoczą. Bo Wojtek jest profesjonalistą, a profesjonalistą się po prostu jest jak dżentelmenem, a nie bywa, prawda? Więc to Wojtka... Zdecydowanie. Dokładnie tak. Zdecydowanie. To i ma swoje zasady, bo też w jednym z wywiadów przeczytałem, że nie szukał piłkarzy w zespołach, które ewentualnie zaliczały spadek z ekstraklasy do niższej ligi, czyli w tym przypadku do pierwszej. Prowadzi zespół, też niełatwy ma zespół, bo nie tylko Polaków w swojej kadrze, ale także i wielu piłkarzy zagranicznych. Ten kontakt musi mieć bogaty z nimi. Pokazał w pierwszej lidze swoje umiejętności, a więc myślę, że w ekstraklasie nie zejdzie z tej drogi, a na pewno poprzeczka będzie wyżej postawiona, ale dla Wojtka to nie będzie trudność. Wierzymy, my też jesteśmy takiego samego zdania. Rozmawiamy z piłkarzami i Miedzi, którzy wszyscy na każdym kroku podkreślają, to ludzie blisko klubu również takiego samego zdania są jak pan trener. My z boku też to widzimy. Jeszcze panie Pawełku, może jeszcze dodam, Wojtek też ma korzenie bydgoskie, a więc tym bardziej będę... To prawda. No tak, Zawisza Bydgoszcz. Zdecydowanie ale Wojtek generalnie jest taką osobą, którą da się lubić. On jest skromny, sympatyczny człowiek, na pewno waleczny, walczący, mimo iż nie pokazuje tego tak na zewnątrz, ale dla niego wynik i tym bardziej, że w Legnicy jest od bardzo długiego czasu,
To jest jego no miejsce. No tak, Wojtek Łobodziński zdecydowanie pół Legniczanin już traktowany tutaj z tak Legnicy jest. Jako praktycznie Legniczanin. Dobrze, trenerze, wywołał ten też temat Warty Poznań, bo już nagrywamy ten odcinek kilka dni przed meczem z Wartą Poznań. Pytanie brzmi tak, no rozmawiamy, przypominam, z byłym jeszcze do niedawna trenerem Warty Poznań. Pamiętaj, że czy mieć powinna bać się tej Warty Poznań, bo no bo tak patrzymy na początek tego sezonu, to bardzo słabo ci zieloni wystartowali, przegrali dwa mecze, nie strzelili nawet bramki. Warta ma ewidentne problemy kadrowe, letnie okienko transferowe w jej wykonaniu, no umówmy się, pozostawia wiele do życzenia. Nie zachwyca. No przez wielu dziennikarzy Warta wymieniona jest w gronie głównych kandydatów do spadka, więc jest się kogo bać, czy też nie? Jaka ocena jest pana trenera tutaj? No Warta zawsze była wymieniana do spadku, a jak to historia fakt. Pokazuje, Warta nadal jest w ekstraklasie i tak jak oczywiście przedsezonowe są spekulacje, kto spadnie, kto się utrzyma, kto będzie mistrzem, końcówka pokazuje i nierzadko zaskakuje, bo przecież wiemy, nie tak dawno, jak zakończyła się walka o pozostanie w ekstraklasie, no czy Wisły Kraków, czy Termaliki. Ja bym może tak z zaciekawieniem tylko wysłuchiwał się w te spekulacje, natomiast boisko rozstrzyga i mecze pokazują, że czasami faworyci nie zawsze są faworytami do zdobycia mistrzostwa i ci, którzy są przewidywanie jako zespoły do opuszczenia ekstraklasy zostają, a czasami inne zespoły spadają. Warta jest zespołem, który wbrew wszelkim opiniom i wszystkim gdzieś tam spekulacjom no potrafi w takich trudnych warunkach się odnajdywać i co prawda może inauguracja Warty w ekstraklasie nie była najlepsza, bo przegrała mecz u siebie z Wisłą Płock 0-4, ale w ekstraklasie każdy mecz jest inny i każdy mecz jest ważny. Dlatego oceniając ostatnie spotkanie, nigdy bym nie wysnuwał żadnych wniosków co do przyszłego meczu. Warta potrafi grać lepiej na wyjeździe niż u siebie, bo to jest taki zespół, który przeciwstawia się naprawdę i dobrym przeciwnikom, tak jak Rakowowi w pierwszym meczu, co prawda ulegając 1-0, ale postawiła bardzo trudne warunki. Na pewno to spotkanie z Wisłą gdzieś da do myślenia piłkarzom, ale to też ich zmotywuje przed kolejnym spotkaniem, bo też wiedzą i zdają sobie sprawę piłkarze z Poznania, na jaki teren jadą i na pewno będą chcieli zmyć tą ostatnią porażkę lepszym występem. Czyli lekko nie będzie. To bez dwóch zdań. Zdecydowanie. Bez dwóch zdań. Jeszcze dalej, chcielibyśmy jeszcze chwilkę o tej Warcie. Tyle, że tak, bo ta Warta Poznań, no tak z naszego punktu widzenia, no to nie tylko z naszego, no pewnie z punktu widzenia każdego kibica w Polsce, no to jest tak, klub z najniższym budżetem w Ekstraklasie, tak jak Przegląd Sportowy wyż oszacował, że około 10 milionów, zdecydowanie jest to najniższa kwota w całej lidze. Klub nie ma, bez stadionu, mecze swoje rozgrywa w Grudzisku Wielkopolskim, nie ma jakiejś takiej wielkiej rzeszy kibiców za sobą. Tymczasem Warta rozpoczęła trzeci sezon w krajowej elicie. Do tego dorzućmy jeszcze najmłodszego trenera w całej lidze. Ja nie wiem, musiałbym sięgnąć, nie pamiętam, czy był młodszy trener w Ekstraklasie, trener Dawid Szulczek. Nie wiem, czy Maciek Bartoszek. Nie, czy był młodszy? 32 lata ma trener Dawid Szulczek w tej chwili. Nie wiem, czy trener Bartoszek miał mniej. Nie, no może powiedzmy, tak. W każdym razie jeden z najmłodszych w historii, tak, trenerze, jeżeli chodzi o Dawida Szulczka. Myśmy takie hasło sobie z Maćkiem zadali, takie pytanie, na czym polega fenomen Warty Poznań? No to może były ten Warty Poznań, autor też wielkich sukcesów Warty Poznań, trener Piotr Tworek. Ale panie Pawle, przecież wiemy nie od dzisiaj, że w polskiej piłce im gorzej, tym lepiej. Także... Na tym polega fenomen? Na tym polega fenomen. To nie tylko fenomen Warty. Żartobliwie, żartobliwie, natomiast... No nie, w przypadku Wisły Kraków się to nie sprawdziło. No oczywiście żartujemy, ale to... No nie, no dobrze, to jak, z pana punktu widzenia? Czynnik ludzki myślę, że jest bardzo ważny w Warcie Poznań i jest istotny. Druga rzecz, myślę, że też chyba taka
chęć udowodnienia, że nie zawsze pieniądze, nie zawsze gdzieś te miejsce związane ze stadionem, z kibicami też w przypadku oczywiście Warty jest takim wiążącym. Warta chce wbrew pozorom i wszystkim opiniom pokazać, że jeżeli się ją skreśla, to zaciskają w Poznaniu wszyscy i ręce i każdy pracuje po to, żeby no, udowodnić, że Warta może być dalej w Ekstraklasie. No i tak chyba z mojego punktu widzenia myślę, że też nie ma takiej presji w Poznaniu ciążącej na piłkarzach i na sztabie szkoleniowym, bo każdy sobie zdaje sprawę, że każde zwycięstwo czy każdy remis to jest i tak ogromny sukces. Natomiast nie wiem, jak będzie teraz z perspektywy już trzeciego roku w Ekstraklasie, czy w dalszym ciągu ta historia właśnie z brakiem stadionu, z brakiem kibiców, ona dalej będzie się ciągła. Myślę, że Warta będzie teraz miała trudniej w tym kolejnym roku, ale jeszcze okno transferowe się nie zamknęło i myślę, że i dyrektor sportowy, i trener, i wszyscy w Warcie będą starali się ten zespół jeszcze wzmocnić, ale nie zapominamy, że wraca i Zrelak i ci zawodnicy, którzy w danej chwili nie są do dyspozycji może trenera, oni za jakiś czas będą stanowili o sile tego zespołu. I Team Spirit, bo to też trzeba przyznać, że Warcie jest na bardzo wysokim poziomie i czasami umiejętności są może, porównując z najlepszymi zespołami, jak Lech, Legia, Pogoń, Lechia, może na różnym poziomie zespołowością można osiągnąć dużo. Panie trenerze. Czyli Warta trenerze, Maćku, można powiedzieć, że to taki sól piłki nożnej, taki jeszcze element romantyczny we współczesnym futbolu, taki, że to nie zawsze ci najbogatsi, teoretycznie najlepsi wygrywają, że jest miejsce w piłce na takie też drużyny jak Warta, które, tak jak trener wspomniał, no, teoretycznie są słabsi, mają mało pieniędzy, a potrafią utrzeć nosa wielkim, czyli to jest coś w tym stylu, ten romantyzm w piłce nożnej, to jest to, co chyba najbardziej kochamy w nim. Dlatego Warta jest zespołem, któremu każdy kibicuje w Polsce. Dokładnie tak. Ale z drugiej strony no, też nie możemy mówić o takiej romantyczności, bo jak się przyjrzymy, to Warta ma pomysł na każdy mecz, Warta ma plan na każde spotkanie, przygotowuje się do każdego meczu, niezależnie z kim gra. I ja jeszcze z perspektywy może mojej oceny Warty, wtedy gdy ja prowadziłem ten zespół, tam każdy dawał z siebie maksa w meczu i to też było odczuwalne dla przeciwnika, a nas budowało i to pozostało w Poznaniu, to pozostało w Warcie, dlatego Warta będzie niewygodnym rywalem dla wszystkich. No, przekonamy się teraz w najbliższym spotkaniu, jak to będzie. No właśnie, panie trenerze, pod pana wodzą Warta niespodziewanie, nie ukrywajmy, awansowała do Ekstraklasy, a potem w sezonie 2020-2021 zajęła bardzo wysokie piąte miejsce, przegrywając awans do europejskich pucharów tylko ze Śląskiem Wrocław. W następnym sezonie po kilku porażkach... Bilansem bezpośrednich spotkań dodajmy. Dokładnie. W następnym ostatniego sezonie... spotkania. Tak, ostatniego. Tak. W następnym sezonie po kilku porażkach został pan zwolniony. Trener Ireneusz Marmrot, który gościł w niskim pressingu jakiś czas temu, stwierdził, że problem w polskiej piłce polega na tym, że prezesi zarządzający polskimi klubami nie pozwalają zarządzać tak naprawdę kryzysem polskim trenerom. Powiedział, że gdyby Alex Ferguson urodził się w Polsce, nikt by go tak naprawdę nie znał. Zgadza się pan z tym? Bo by go zwolnili po trzech meczach. Marmrotem? Pewnie coś w tym jest, bo tak naprawdę, no, gdy zespołowi przydarza się jakiś trudniejszy moment, to myślę, że 4, 5, 6 kolejek i następują tąpnięcia w drużynie, czy zazwyczaj leci trener, ale ja mam gdzieś jeszcze przed oczami, czy w głowie spotkanie Lecha Poznań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, gdzie trenerem drużyny gości była osoba, która bodajże 14 lat pracowała jako w
pracuje jako pierwszy trener. My w Polsce chyba jesteśmy w bardzo gorącej wodzie kompanii, jeżeli chodzi o te oczekiwania czy słabsze momenty i pierwszy poważniejszy kryzys, czy pierwsze poważniejsze jakieś złe rzeczy, które się dzieją w zespole, no wymagają reakcji i tak się często zdarza. Zgadzam się z Irkiem, że jest coś w tym stwierdzeniu prawdy. No tak już jest. Panie trenerze, a dopytam, bo powiedział pan, że czynnik ludzki miał wpływ na ten fenomen Warty Poznań. Czy pan czuje żal, jakąś zadrę do tego czynnika ludzkiego w Warcie, że tak łatwo się pozbyto pana po takich sukcesach? Panie Macieju, wie pan co? Ja już w ostatnim czasie chyba doszedłem do takiego wniosku, czy trzeba brać życie, jakim jest i to, co się już wydarzyło, czy to, co się wydarzy, a na co człowiek nie ma wpływu, myślę, że nie trzeba się tym dalej dłużej zajmować, bo to do niczego innego nie doprowadzi, to już się wydarzyło. Trzeba spoglądać w przyszłość i ładować akumulatory, czy tą pozytywną energię gdzieś ukierunkować na nowe miejsce pracy. Takie są decyzje włodarzy, takie są decyzje osób zarządzających, które podejmują i trzeba się z nimi zgodzić, mimo iż są sukcesy, czasami ich nie ma. Ja biorę życie, jakim jest. Smutne to, trenerze, bo tutaj my ten temat w niskim pressingu dosyć często poruszamy. To pana przykład też podawaliśmy też w rozmowach z innymi szkoleniowcami. Kolejny przykład, chwilę po panu trener Dariusz Banasi, który świetny wynik zrobił też ponad stanu. Umówmy się w Radomiu, a wiadomo, jak to się potoczyło, ale zostawmy trener, już to. Trener Urban również. Trener Urban zawsze to jako osobną opowieść w ogóle. Tam jeszcze do tego dochodziły inne polityczne kwestie. Ale trenerze, sezon później, czyli poprzednim sezonie, uratował pan Śląsk Wrocław przed spadkiem z Ekstraklasy, za co oczywiście ma pan też z pewnością ogromnego plusa wśród kibiców Miedzi Legnica, bo jak wiemy, kibice Miedzi Legnica i kibice Śląska Wrocław żyją w wielkiej przyjaźni, tak. Ale we Wrocławiu nie został pan na kolejny sezon i dzisiaj jest pan na trenerskim bezrobociu. Dzisiaj jestem na urlopie. No tak, na urlopie. Zaraz chcieliśmy o to podpytać, bo ten temat też lubimy poruszać w rozmowach z trenerami. Trener Dominik Nowak kiedyś nam zdradził, że zadaliśmy mu takie pytanie, to on powiedział, że akurat gdyśmy z nim rozmawiali, to był na tym trenerskim bezrobociu, już tak trzymajmy się tego słowa, to mówił, że on generalnie się nie nudzi, trener wieczorem jest zajęty. Ja mówię, żona mówi, że nawet żartowo, że żona momentami nie zauważa, że on nie ma żadnego klubu, bo jeździ na różne jakieś kursy i tak dalej. Przede wszystkim poświęcił czas na szlifowanie języka angielskiego, plus jakieś różne kursy, dokształcał się. A jak trener Piotr, Tworek, jaki ma pomysł, sposób na ten czas taki bez zajęcia, ja powiem troszeczkę, bez tych nerwów? Troszeczkę przewrotnie. Ja teraz wykorzystuję każdą wolną chwilę dla siebie, dla domu i na razie wyłączyłem się kompletnie z wszelkich staży, wszelkich doskonaleń. Dlaczego? Z prostej przyczyny. No, ostatni rok był dla mnie bardzo intensywny i żeby myśleć o kolejnym wyzwaniu, czy myśleć o kolejnym miejscu pracy, czy gdzieś już przebierać powoli nogami, no to trzeba nabrać tego głodu. Ja na razie go nie czuję, bo dostałem troszeczkę w kość, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, pod kątem emocjonalnym, bo trzeba przyznać, że ta presja utrzymania, szczególnie Śląska Wrocław, była przeogromna i my nie mogliśmy się pomylić w żadnym meczu, mimo iż do samego końca walczyliśmy i różnie to jest oceniane, ale my doskonale jako trenerzy i piłkarze wiemy od środka, ile to nas wszystkich kosztowało i jak ważył nawet jeden punkt, a trzeba przyznać, że graliśmy i z czołówką tabeli i z zespołami, które walczyły o utrzymanie, a więc nie było łatwo. Muszę odpocząć, muszę zresetować się kompletnie.
co nie znaczy, że nie śledzę, nie oglądam. Ja znaczy pan rozgrywę. Ogląda, jak widzimy. No pewnie, że tak, no przecież od tego nie wolno uciec i tylko tego się nie ucieknie, bo pracując w piłce nożnej, ja pracuję od 2005 roku. To jest nieuniknione, to już jest takie coś, co jest w organizmie i gdy zbliżają się mecze, to już człowiek już patrzy na rozkład tabeli, na rozkład kto z kim i gdzie. Na pewno mam plany co do swojej osoby, które będę chciał jeszcze w tym roku wdrożyć, ale w tej chwili jeszcze za wcześnie, jeszcze odpoczynam. Panie trenerze, właśnie jak te plany wyglądają? Chciałbym popytać, zanim przejdę do pytań o miedź, proszę powiedzieć, bo pan posmakował tej ekstraklasy. Jest pan w stanie na przykład przyjąć propozycję z zaplecza ekstraklasy z pierwszej ligi? Czy jednak te ambicje są bliższe? Ekstraklasa to jest taki... To jest miejsce, w którym się bardzo dobrze ja czuję i dobrze się pracuje, bo zainteresowanie inne i kibiców i medialne, taki towar zdecydowanie lepiej opakowany niż pierwsza liga, natomiast praca jest bardzo podobna i tak samo jak trzeba było przyłożyć się do spotkań analizując w pierwszej lidze, tak w ekstraklasie również się to wykonywało, natomiast ekstraklasa niosła za sobą dodatkowy jeszcze taki dreszczyk emocji, bo sam fakt, że pracuje się w najwyższej lidze, no dodaje takiego elementu, gdzie każdy szczegół, każdy stały fragment musi być dopięty na ostatni guzik, każda wypowiedź przedmeczowa, pomeczowa, rozmowa z zawodnikami, tu jest wyciągana już bardzo tak no, szczegółowo i poprzez media i nie tylko telewizyjne, ale także i te lokalne. No, prestiż też pracy w ekstraklasie jest zupełnie inny niż w niższych klasach rozgrywkowych, ale tak naprawdę praca w pierwszej lidze teraz, gdzie jak zobaczymy, jakie są zespoły, które będą walczyły o mistrza pierwszej ligi i tym samym o awans do ekstraklasy, pokazuje, że poziom również jest wysoki i ta pierwsza liga też jest mocna. Stadiony też są bardzo fajne na poziomie pierwszej ligi, bo mamy i Tychy, mamy teraz Wisłę Kraków. W ekstraklasie jest Ruch Chorzów, także no, są zespoły, które coś znaczyły i w ekstraklasie i teraz są w pierwszej lidze. Myślę, że niezależnie od tego, jaki byłby dla mnie oczywiście, jaka byłaby propozycja, to nad każdą trzeba by było się zastanowić bardzo poważnie i pracować, bo trener nie tylko jest trenerem w ekstraklasie, ale trener jest trenerem, a więc może pracować no na każdym poziomie rozgrywki. Powiem tak, ekstraklasa jest, a jak to jest, trenerem się jest, a ekstraklasa bywa, tak? Bywa. Trenerze, czyli tak reasumując, jakby Sosnowca zadzwonił kierunkowy, wyskoczy, to trener odbierze. Nie, Sosnowca nie. Trenerowi to był tylko żarcik, nie życzymy trenerowi tego Sosnowca. Tak jest, życzymy bardzo dobrze, także. Nie, my trenera lubimy, to my nie chcemy dla trenera źle. No, panie trenerze, wróćmy do Miedzi, powspominajmy trochę. Jak pan wspomina pracę w Legnicy? Trafił pan tutaj jako asystent trenera Baniaka, później jako pierwszy trener, to co powiedziałem wcześniej, trenerem Adamem Fedorukiem. Z naszego punktu widzenia to chyba właśnie była taka trampolina dla pana kariery. Zgodzi się pan z nami? W pierwszej mojej pracy samodzielnej ja pracowałem w Zawiszy Bydgoszcz, a więc to była praca w niższej lidze. Natomiast po zwolnieniu Rafała Latowskiego z Adamem Fedorukiem wspólnie prowadziliśmy Miedź Legnica i to była taka dla mnie poważne, już to było dla mnie takie poważne wyzwanie, z którym sobie myślę, że dobrze poradziliśmy, bo przecież pamiętamy i mecz Pucharu Polski z Lechem Poznań, tak, w którym wygraliśmy u siebie 2-0 po bardzo dobrym meczu. Tak. Dobrze dogadywaliśmy się z zespołem i mieliśmy swój pomysł na ten zespół, a trzeba przyznać, że ten zespół nie był łatwy, bo
W grupie było kilku wyjadaczy ligowych, doświadczonych piłkarzy, między innymi właśnie Wojtek Łobodziński, ale i Zbyszek Zakrzewski, i Piotrek Madejski, i Kuba Grzegorzewski, Marcin Burchard, Łuszkiewicz, Oluś Ptak, który jest teraz trenerem, Andrzej Bledzewski, Krzysiu Wołczek, Darczak Grzesiu. Naprawdę powiem trenerowi, że Olek tak wciąż, podpowiem, bo trener w Legii, że Olek tak wciąż jest młodzieżowcem. Ale on ma taki charakter i ciągle uśmiechnięty, także tak może PESEL troszeczkę wyższy, ale wewnętrznie nic się Oluś nie zmienił. Serdecznie go pozdrawiam i trzymam też za niego kciuki. W Legnicy jest wymagający kibic i to się czuło. Kibice w Legnicy dopingują swoich piłkarzy, oni są za nimi, ale gdy coś jest nie tak, to potrafią też swoje niezadowolenie wyrazić. Artykułować, tak. Zdecydowanie, niezależnie od minuty meczu. Także to też zapamiętałem. Natomiast ja dobrze wspominam ten okres. Może ze względu właśnie na fakt, że wyższa klasa rozgrywkowa, pierwsza liga, pierwsza taka poważniejsza dla mnie, poważniejsze wyzwanie i dobry zespół. Także to są takie czynniki, które gdzieś tam w pamięci utkwiły. No i kilka ciekawych też spotkań, bo debiutowaliśmy z Adamem Fedorukiem w Gdyni, w meczu z Arką, gdzie zremisowaliśmy w tym trudnym spotkaniu 0-0, a później się tak dobrze potoczyło, że chyba kilka kolejek, czy 7 czy 8 meczów nie przegraliśmy, wygrywaliśmy, także mieliśmy bardzo dobrą serię. Trenerze, to tak na koniec, bo powoli czas tam, Maćku, ty kontrolujesz czas, ale chyba zdążymy jeszcze. Tak, chcielibyśmy poznać trenera tak krótko, w kilku zdaniach opinię pana trenera w dwóch jakby tematach głośno, mocno popularnych wśród polskich kibiców. Po pierwsze, czy przeglądanie meczów drużyn występujących w europejskich pucharach to dobre rozwiązanie czy złe? To jest trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że polskie zespoły w tych meczach lig czy konferencji, jak teraz walczymy, czy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, niestety już nie walczymy. My rzadko w nich uczestniczymy i każdy moment poprawienia naszej sytuacji powoduje, że trenerzy nie chcą niczym ryzykować i tutaj bym nie uważał, że to jest brak przygotowania fizycznego czy brak siły w każdym kolejnym meczu, ale ja myślę, że bardziej trenerzy nie chcą zaryzykować może kontuzji swoich wyróżniających piłkarzy, nie chcą czy ograniczają ryzyko do minimum, dlatego stąd są te propozycje przekładania meczów, bo Raków Częstochowa grając w dziesiątkę za Staną potrafił wygrać bardzo wysoko, więc to nie jest kwestia przygotowania, to nie jest kwestia gdzieś braku może sił zespołu, tylko może ograniczenia ryzyka do minimum, bo tak bardzo chcemy być w Europie i każdy wykorzystuje wszystkie możliwości, które się nadarzają, żeby tam być. Dlatego takie mam zdanie. A jeżeli można przełożyć, ja uważam, że to nie jest. Z trenerskiego punktu widzenia trener jest bardziej na tak, to też to rozumiemy. Przepisy dotyczące młodzieżowców. Mocno kontrowersyjne. Tutaj są różne. Mówię o tym nowym przepisie. Tak, tutaj są różne na ten temat przez trenerów zdania. Ja wychodziłem zawsze z założenia, że u mnie nie grał zawodnik dlatego, że musiał grać jako młodzieżowiec, bo jeżeli młody piłkarz, oczywiście przepisy obligatoryjnie nakazują, żeby pozycja młodzieżowca była obsadzona, ale jeżeli młody piłkarz ma na tyle umiejętności i potrafi sobie poradzić w każdej klasie rozgrywkowej, to dlaczego miałby nie grać? A teraz ten przepis się zmienił i teraz ilość minut będzie decydowała
o tym, czy zespół będzie płacił, czy klub będzie płacił karę, nie wywiązując się. A podoba się trenerowi ten pomysł? Dziwny taki dla mnie pomysł. Nie wiem, jak zespoły do tego podejdą, czy na samym początku będą już łapały minuty, czy młodzieżowcy tak. będą tak, czy będą wyrabiali powiedzmy ten tak. czas, czy na środkową część rozgrywek, czy na końcową, nie mam pojęcia. Zobaczymy w czasie, jak to się wszystko porozkłada. Trenerze, to już na pewno na koniec. To już takie naprawdę łatwe pytanie, bo żeby wyluzować na koniec. W sobotę za kim pan będzie zawiedzią, czy zawartą? Będę oglądał mecz. Bardziej pikać. Panie Pawle, będę oglądał mecz. Z trenerskiego punktu widzenia będę przeglądał się, jak podejdzie Taktyce. Wojtek Łobodziński i jak podejdzie Dawid Szulczak. Doskonała odpowiedź. Dziękujemy. Trener wybrał jak w Sejmie rasowy polityk. Dyplomata doskonała. Jeszcze kończąc, panowie kończący, jeszcze ja mam takie pytanie, czy pan Kaziu pracuje w Miedzi Legnica? Pan Kaziu Kołkowski? Nie, Tadziu Kołkowski, a pan Kaziu, który... Tadziu Kołkowski. Tak, a pan Kaziu, który był kitmenem, on był odpowiedzialny za te... Już nie pracuje. Jeżeli będziecie go widzieć, to proszę go również ode mnie pozdrowić, bo to była bardzo sympatyczna, oddana klubowi osoba. No i wszystkich, którzy w klubie jeszcze pracują, bo wiem, że... To te pozdrowienia już poleciały. Troszeczkę pozmieniało, także i Tomek Brusiło i szczególnie kadra szkoleniowa z Wojtkiem na czele. W tym momencie poleciały już te życzenia oczywiście. Panie trenerze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, bowiem przerwaliśmy urlop i te ładowanie akumulatora, że życzymy tego udanego urlopu i naładowania tego akumulatora. No i cóż, trenerze, widzimy się na ławce trenerskiej. Życzymy tego też powrotu na tą trenerską karuzelę i na pewno do zobaczenia na trasie, do zobaczenia na stadionie. Trenerze, dziękujemy jeszcze raz. Trener Piotr Forek był gościem Miejskiego Pressingu. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.